No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek strategiczny. Dzisiaj, słuchajcie, będzie coś, o czym wydaje mi się, że wszyscy wiedzą lub powinni wiedzieć, ale i tak uznałem, że warto o tym nagrać odcinek, bo kto wie, może uda mi się rzucić jakieś nowe światło na ten temat. I mianowicie chodzi o to, że partia szachów to są trzy takie etapy, trzy fazy gry w szachy. To jest debiut, gra środkowa i końcówka. I to jest, wydaje mi się, coś, co wszyscy wiedzą lub powinni wiedzieć. Natomiast dzisiaj skupimy się bardziej na tym, jak te momenty między sobą się łączą. Czyli jak debiut przechodzi w grę środkową, a jak gra środkowa przechodzi w końcówkę. Czyli skupimy się tutaj na tych dwóch momentach przejścia. Tak to na grafice nazwałem. I bardziej się skupimy na tym drugim momencie przejścia, czyli kiedy gra w szachy przechodzi z gry środkowej w końcówkę. Natomiast tytułem wstępu omówimy sobie też tak pokrótce, o co chodzi, kiedy ten debiut przechodzi w grę środkową. Także zaczynamy, zapraszam do oglądania. I słuchajcie, debiut to jest oczywiście ten czas, początek gry w szachy, kiedy mamy do wykonania takie trzy główne zadania. Czyli stawiamy sobie gdzieś któregoś pionka tutaj do centrum szachownicy. Następnie powinniśmy myśleć o tym, żeby gdzieś do przodu wyprowadzić lekkie figurki, czyli skoczki, gońce gdzieś tam sobie wychodzą do przodu. To zależy od tego, co będzie oczywiście robił przeciwnik, jakie posunięcia. Wysyłamy nasze figury tam, gdzie będą bezpieczne. I z królem musimy zrobić roszadę. Krótką lub długą. To są podstawowe zasady gry w debiucie. Następnie partia przechodzi do tego najtrudniejszego etapu, czyli do gry środkowej, kiedy jest największe zamieszanie na szachownicy. Natomiast chciałem zwrócić Wam uwagę na to, że ucząc się debiutu, dobrze jest, żeby już wiedzieć, w momencie, kiedy skończy się debiut, żeby ten etap przejścia był dosyć płynny. Żebyś Ty po debiucie wiedział lub wiedziała, co masz robić dalej. O tym też nagrywałem cztery takie odcinki strategiczne, co robić po debiucie. Natomiast dosyć dobrze jest, i moim zdaniem tak powinna wyglądać nauka debiutów, że kiedy kończy się debiut, to Ty masz już pomysł, będziesz wiedział, co robić w tej grze środkowej. I chciałbym Wam to troszeczkę pokazać na przykładzie takiego debiutu, jakim jest obrona sycylijska. Słuchajcie, jest taki plan w sycylijskiej, który można grać, że w momencie, kiedy widzę, że przeciwnik robi posunięcie C5, to ja mam już taki scenariusz w głowie, jak chcę, żeby przebiegała ta partia. Jak ja chcę. Oczywiście nie zawsze w szachach się da zrobić to, co ja chcę, bo przeciwnik jest po to, żeby nam przeszkadzać. Ale ja już mam plan. Jeden z moich ulubionych planów polega na tym, że wyprowadzę figurki, uderzę tu pionkiem w centrum, tak jak to jest w głównych wariantach obrony sycylijskiej, zrobię długą roszadę i będę atakował tymi pionkami. To jest tak zwany atak angielski w obronie sycylijskiej. To już jest schemat walki, który mam gdzieś tam przygotowany w głowie, zanim ta partia się rozpoczęła, nie? I zobaczmy taki przykładową partię wymyśloną. Tutaj gram sam ze sobą, nie? Ale żeby Wam pokazać. To jest ten taki główny wariant obrony sycylijskiej. Czarne często wychodzą tutaj skoczkiem. Czyli w tym momencie jesteśmy w tej fazie pierwszej, w fazie debiuty. Wyprowadzamy figurki. Zagramy sobie tak zwany wariant Najdorfa. I tutaj moim pomysłem jest to, żeby zrobić długą roszadę. Tu jeszcze jestem w debiucie, ponieważ to są ruchy, które gdzieś tam w głowie mam nauczone na pamięć tak naprawdę. Zagramy sobie tak. Niech będzie tak. I buduję sobie taki domek. To jest mój plan na grę środkową. Jeżeli czarne będą sobie dążyły do krótkiej roszady, to ja zrobię długą roszadę. Oczywiście ja tu sobie troszeczkę pomagam, żeby to fajnie wyglądało na filmiku. Natomiast nie o to chodzi. Chcę Wam pokazać ten schemat ataku. Niech wyjdzie sobie skoczek. OK. I w tym momencie ruszam tymi pionkami. Tutaj na pewno już skończył się dla mnie na pewno ta pierwsza część fazy gry w szachy. Debiut. Dlaczego? Ponieważ te ruchy, które teraz robię, nie wykonuję ich już na pamięć. Na pamięć wykonałem kilka pierwszych ruchów, które znałem. Natomiast wiem, co robić dalej. Będzie mi się łatwo grało, ponieważ ten etap przejścia z debiutu do gry środkowej mam gdzieś tam zaplanowany, nauczony. Wiem, że kierunek ataku tutaj dla białych to jest skrzydło królewskie. I tu będę chciał atakować tymi pionkami. Natomiast czarne w tej obronie sycylijskiej oczywiście nie są skazane na porażkę, tylko będą nas atakowały tutaj na skrzydle, gdzie ukryliśmy naszego króla. Chcę Wam pokazać jeszcze jeden taki początek, taki debiut, kiedy ten etap przejścia nastąpi z debiutu od razu do końcówki, bo i tak się może zdarzyć. Jest taki debiut, jeden z moich ulubionych, Gambit Północny. Wysyłamy tu od razu drugiego pionka na bijatykę.
Kiedy czarne biją, oddajemy kolejnego pionka. W tym momencie jestem w fazie gry debiut, ponieważ te ruchy wykonuję na pamięć. Kiedy czarne biją, ja na pamięć wykonuję to posunięcie. To nie jest to, że ja to wymyśliłem, ja to po prostu się gdzieś nauczyłem. Zobaczyłem filmik, przeczytałem w książce, sprawdziłem sobie na komputerze. Różne są warianty. I kiedy czarne mnie biją, ja tutaj biję. I słuchajcie, dalej jestem w fazie debiut, ponieważ te posunięcia wykonuję z pamięci. Jeżeli przeciwnik zagra jakiś ruch, którego ja się nie uczyłem, zagra jakiegoś dziwolonga, nie wiem, pójdzie tu pionkiem. Takiego ruchu nigdy się w życiu nie uczyłem, takie partie nie grałem. Więc moim zdaniem w tym momencie partia przechodzi do drugiego etapu, do gry środkowej. Ja tak do tego podchodzę, nie wiem czy wszyscy tak mają, ale ja tak do tego podchodzę, że dla mnie debiut to są te ruchy, które znam na pamięć. Natomiast kiedy dzieje się na szachownicy coś nowego, to przechodzę do gry środkowej i to jest dla mnie znak, że mam zacząć myśleć. Ale dobrze mi się gra wtedy, kiedy ja po tym debiucie wiem, co mam robić. Czyli ten etap przejścia jest taki płynny, tak? Ja nie muszę teraz się martwić, co mam robić dalej. Mniej więcej wiem. W gambicie północnym po to oddałem dwa pionki, żeby atakować. Mam ustawione te gońce do ataku. Chcę wyprowadzić bardzo szybko figury, zrobić roszadę i przeciwnika zaatakować. Więc jak on mi zagra takiego dziwolonga, a tu w ogóle bardzo złego dziwolonga zagrałem, ponieważ podwaliłem materiał czarnymi, tak? Hetman wchodzi z atakiem na to i na to. To jest zły dziwoląg. Ale wiecie dlaczego? To w sumie wymyśliłem? Bo mniej więcej wiem, że tu mam szybko ruszyć do ataku, nie? Jeżeli czarne zrobią coś takiego dziwolonga, to nie może być dobry ruch, bo sobie tutaj tylko przeszkadzam. To po prostu będę rozwijał figury. Wyjdę prawdopodobnie tutaj skoczkiem, chcę zrobić roszadę i będę szukał jakiegoś ataku. Może na ten punkt F7, na którego patrzę gońcem, nie? Natomiast miało być przejście do końcówki. Jeżeli czarne grają takie posunięcie, to jest coś, co mam w głowie zapisane. To znam. Tak? Tutaj wiem, że mam go zbić. I partie często w ten sposób wyglądają. Wiecie dlaczego? Bo czarne też się tego nauczyły. Też mają gdzieś w głowie zapisane te posunięcia, sprawdzone wcześniej, że po prostu tak się gra. Takie są warianty. Tych wariantów jest dużo. Tutaj oddajemy gońca. I znowu to jest coś, nie że ja to teraz wymyślam, tylko ja to po prostu znam na pamięć. Zdobyliśmy hetmana, ale on go teraz odzyskuje, więc trzeba wracać. I po biciu. Tutaj najczęściej czarne, to też jeszcze mam nauczone. Jeżeli on mi tak zagra, to jestem w fazie debiut. Wiem, jaki mam kolejny ruch zrobić. Tu skoczkiem. Jeżeli teraz on zagra coś innego, to zaczynam myśleć. Natomiast tutaj jakby faza debiut mniej więcej dla mnie się kończy, bo tu już kolejnych ruchów na pamięć nie znam. Natomiast pozycja tak naprawdę już przeszła do końcówki. Nie, nie mamy hetmanów, troszeczkę się powymieniało. Ale i tak, co jest dla mnie ważne, że ten etap przejścia jest bardzo płynny. Ja wiem, co mam tutaj dalej robić. Mniej więcej, scenariusz. To jest dosyć proste, bo to poznamy, jeżeli popatrzymy na pionki, na strukturę pionową, że na skrzydle królewskim ja mam 4 pionki, on ma 2, no to ja wiem, że mam grać po tej stronie, tu atakować. Na pewno dokończyć rozwój, zrobić roszadę, pomyśleć co z tą wieżą, bo w szachach musimy grać wszystkimi figurami, więc wprowadzamy wszystkie figury do gry, ale później kierunek natarcia to na pewno dla mnie jest skrzydło królewskie. Natomiast czarne mają przewagę tutaj, będą próbowały atakować tutaj. Dobra, tyle o tym pierwszym momencie przejścia, kiedy gra przechodzi z debiutu do gry środkowej. Dosyć dobrze jest uczyć się debiutu w ten sposób, żeby ten etap przejścia był płynny. Żebyś wiedział, co po debiucie masz robić w grze środkowej. Dużo lepiej, dużo łatwiej się wtedy gra. Ja największe kłopoty w partiach, zwłaszcza w tych błyskawicznych, mam wtedy, kiedy przeciwnik mnie tak trochę załatwi, nie? Załatwi mnie w ten sposób, że właśnie ja nie wiem, co po debiucie mam robić. Zagrał mi coś takiego, że mnie zaskoczył, jakoś dziwnie się ustawił i ja nie wiem, co mam robić. I wtedy mam kłopoty. Kiedy partia płynnie dla mnie przechodzi z debiutu do gry środkowej, to gra mi się fajnie. Dobra, przechodzimy do tego, co jest głównym tematem dzisiejszego filmu. Co jest ważniejsze i trudniejsze, czyli przejście z gry środkowej do końcówki. I tutaj przygotowałem na dzisiaj 3 takie przykłady. W pierwszym będzie to moja partia, którą grałem czarnymi kilka lat temu na lidze czeskiej. Tak, żeby było troszeczkę prościej poopowiadać, o co chodzi. A 2 kolejne przykłady to będą partie arcymistrzów, czyli takie trudniejsze, bardziej skomplikowane przykłady. Zobaczcie, słuchajcie. Tą partię sobie zobaczymy całą. Tak na szybko, żebyście zobaczyli te 3 momenty przejścia. Żeby nam tutaj tak nie stukało, troszeczkę wyciszę posunięcia.
I tak, przeciwnik zaczął od posunięcia e4. Więc ja sobie zagrałem posunięcie e5. Jesteśmy w fazie pod tytułem debiut. Ja gram obronę rosyjską, którą sobie czasami grywam. Jeszcze nadal. On mnie zbija i słuchajcie, to są posunięcia wykonywane z pamięci. To po prostu mam nauczone. Że jak skoczek się cofa, to jest tak zwany wariant główny. Te wszystkie początki bardzo często mają swoje nazwy. Tu jest skoczek C3, to nazwy nie jestem pewien, ale ten ruch znam. Mam nauczone na pamięć. To jest chyba jakiś atak Niemcowicza, ale trochę zgaduję. Mniejsza o nazwy. Wiem, że jak tu skoczek wychodzi, to ja mam go w tym momencie zbić. I kiedy on zbija, ciągle jeszcze jestem w fazie, kiedy wykonuję posunięcia z pamięci. Natomiast już mniej więcej wiem, o co chodzi białym i o co mi chodzi. Kiedy białe tutaj wychodzą tym skoczkiem na C3 i biją pionkiem, to bardzo często robią długą roszadę. I potem chcą atakować tutaj, na skrzydle królewskim mojego króla. I faktycznie przeciwnik wychodzi gońcem, co jest jeszcze ciągle wariantem przygotowanym w domu, granym z pamięci. On gra hetmanem, ja wyprowadzam skoczka, on robi długą roszadę i to jest ostatni ruch, który zagrałem, który miałem nauczony na pamięć. Więc w tym momencie, bo on zagrał teraz gońcem tutaj. Tak naprawdę ten debiut często się kończy wtedy, kiedy to przeciwnik zagra coś, czego nie znam. Nie, natomiast tutaj tak naprawdę już nic nie znam. Ale mniej więcej wiem, jaki jest schemat walki, że on będzie szukał gdzieś tutaj ataku, tak? W tamtą stronę patrzą jego figurki. Bardzo często białe tutaj cisną tym pionkiem H do ataku. Natomiast ja muszę zaglądać na skrzydło hetmańskie, tam gdzie jest schowany jego król. Więc ja często wychodzę gdzieś tutaj gońcem, żeby zaglądał tam. Idę pionkiem na C6, żeby przepuścić hetmana, żeby zaglądał tam. Czasami odpalam te pionki do ataku, też idę do szturmu. To jest tego typu pozycja. To wynika głównie z tego, że mamy roszadę w różną stronę. Nie? Że biały król schował się tutaj po prawej stronie na skrzydle hetmańskim, natomiast czarny król schował się na skrzydle królewskim. Więc atakujemy tam, gdzie jest król przeciwnika. On zagrał tym gońcem na D4. I tutaj skończył się mój debiut. Skończyło się to, co mam nauczone na pamięć. Musiałem myśleć. I tutaj, słuchajcie, myślałem prawie 15 minut, co robić dalej. To była partia klasyczna, więc była taka możliwość. Zdecydowałem się na bicie, co jest dosyć ryzykowne, ponieważ tak, plusem jest to, że psuję mu te pionki. Te pionki będą słabe, to jest grzybek, słabe pionki, natomiast wielkim minusem dla mnie jest to, że otworzyłem przeciwnikowi linię dla wieży do ataku na mojego króla. Dlatego tak długo myślałem nad tym posunięciem tutaj z biciem, czy ja tu przypadkiem nie zostanę jakoś szybko zamatowany. Natomiast zdecydowałem się na to, bo podobało mi się to, że tak, idę pionkiem tutaj, gonię tego gońca, on musi uciekać, więc musi uciekać, a ja idę do przodu. Atakuję pionka i on go musi bronić, więc obronił go królem. Ja idę hetmanem i miałem takie wrażenie, że ten atak się fajnie rozkręca, nie? Że ja ciągle atakuję do przodu, a on się musi bronić. Obronił pionka, teraz zagrałem wieżę, wprowadziłem sobie tu wieżę do centrum i on ruszył do ataku. Jesteśmy w fazie numer 2, gra środkowa. No i teraz to polegać będzie na tym, kto tu kogo szybciej zaatakuje i załatwi. I teraz przeciwnik, on był dobry, miał ranking w FIDE około 2200, tak się kręci w tej okolicy. Młody zawodnik, pewnie wkrótce zostanie jakimś mistrzem FIDE, albo i mistrzem międzynarodowym, albo i mistrzem świata, chyba nie. Ale dobrze grał i popatrzcie, zagrał super ruch, poszedł gońcem tu. Tym ruchem mnie zaskoczył. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Nie widziałem takiej możliwości. Chodzi o to, że ja nie mogę za bardzo bić, bo właśnie zostanę tam zaraz zamatowany. Wejdzie tutaj linia na wieża na linię z atakiem na króla. Teraz tutaj hetman mnie zbije i tego gońca bić nie można. Więc ja zagrałem takie posunięcie, żeby blokować tę otwartą linię i patrzymy dalej. Nie będziemy się tu zagłębiać w jakieś warianty, ponieważ chcę wam pokazać właśnie to, co jest tematem dzisiejszego filmu. Zagrałem teraz wieżą tu. Licząc, że popatrzcie, jeden ruch mi brakuje. Stanie tu pionek, będę zaraz rozwalał i wieża pójdzie do ataku. Hetman jest blisko, gońce są blisko. Natomiast jego atak jest troszeczkę szybciej, bo on już mnie zaczyna zbijać. Ja muszę odbić i on znowu atakuje mnie. Ja tu nie chciałem bić, bo jakieś tutaj się robią wtedy straszne dziury na królu i takie dziury tutaj nieprzyjemne, więc tym gońcem się wróciłem i on wprowadził sobie wieżę. I tutaj znowu nie będziemy się jakoś zagłębiać w warianty. Nie zagrałem tym pionkiem do ataku. Z jakiegoś powodu nie mogłem. Nie pamiętam już dlaczego. Wychodziło mi, że muszę wrócić do obrony. Czy są kłopoty? Mam kłopoty w tej partii, ponieważ on szybciej zaatakował mnie. Wróciłem do obrony hetmanem.
I on poszedł tutaj. I teraz słuchajcie, zagadka dla was. Spróbujcie pomyśleć, jakie posunięcie byście wykonali. I co byście teraz czarnymi robili. Ja za 3 sekundy pauzy odpowiem wam, co ja zrobiłem i wytłumaczę dlaczego. Ja tu, słuchajcie, uważałem, że pozycja jest bardzo nieprzyjemna, no bo jest. Wszystkie figury białych jakoś tak są w ataku i zaraz mnie gdzieś tutaj zamatuje, więc jednym z takich sposobów na bronienie się jest wymienianie figur. Więc można bić, nawet z tego co pamiętam, sprawdzałem komputerem, komputer mówi, że lepsze jest bić gońcem tutaj, natomiast ja zagrałem tutaj, na wymiany, żeby wymienić te figury i żeby wymienić te figury. Ponieważ jeżeli uda mi się przeżyć tą grę środkową, kiedy jest dużo figur na szachownicy, to partia przejdzie do końcówki. A uważałem, że w końcówce mam duże szanse. Ponieważ jego pionki są popsute, ma zepsutą strukturę pionową i co ważniejsze, mam tego pionka tu na H7. Popatrzcie, on w tym momencie w grze środkowej, kiedy białe mnie atakują, nie ma żadnego, ale to żadnego znaczenia. Natomiast jeżeli partia przejdzie, mamy etap przejścia do końcówki, to ten pionek będzie bardzo ważny, ponieważ jest to wolny pionek, którym będę mógł iść po hetmana. Więc dlaczego ten etap przejścia jest ważny? Bo on pomaga zrozumieć to, co powinniśmy robić w grze środkowej. Jeżeli w tej pozycji uda mi się przejść do końcówki, to będę bardzo, ale to bardzo zadowolony. I to po prostu podpowiada mi ruch. Wiem, co mam zrobić. Powymieniać figury. I w kilka następnych posunięć dużo figur się właśnie wymieniło. On mnie tutaj zbił, po prostu nie znalazł nic lepszego. Ja zbiłem, dlatego hetman wrócił do obrony, że teraz jest tutaj blisko króla i broni. On zbił, ja zbiłem, on zbił i ja zbiłem. Więc ten etap przejścia z gry środkowej do końcówki to nie jest jakieś jedno posunięcie, to bardzo często jest kilka posunięć, jakiś taki fragment gry, gdzie wymieniane są jakieś figury, i partia trafiła nam do końcówki. I tutaj, słuchajcie, już byłem spokojny. Tu nie przekram. Bo czym on ma mnie tu załatwić? Hetmanem i wieżą mnie nie załatwi, jeżeli ja mam hetmana i wieżę w obronie. W dodatku tu są te pionki, które mam na celowniku. I w tym momencie partia, uważam, przychodzi do bardziej jest bliżej do końcówki niż do gry środkowej. No jeszcze są hetmany. Jakby hetmany znikły, to w ogóle jest super. I partia dalej ma się tak. Bicie za pionka, bicie. On jeszcze wchodzi wieżą, próbuje mnie tutaj po siódemce gdzieś atakować, ale jestem spokojny, biorę następnego pionka sobie. Dał szacha, to się zasłaniam. Słuchajcie, gdyby tu na szachownicy były jeszcze jakieś lekkie figury, to pewnie byłoby po mnie, bo tu jest ta wieża związana, atakowana, ale jest tak mało figur na szachownicy, że białe nie są w stanie nic mi zrobić. On wziął wieżą tutaj i to był błąd, przegrywający błąd. Dlaczego? Ponieważ pozwolił mi wymienić hetmany. Poszedł szach, jedyne pole do uciekania i przechodzimy już tak zupełnie, totalnie do końcówki. Wymiana hetmanów wymuszona, bo jest szach. Kiedy on mnie zbił, mamy końcówkę, która jest super dla czarnych. Dlaczego? Bo mamy te dwa wolne pionki. I słuchajcie, co też jest jeszcze śmieszne, że w grze środkowej miałem wielkie kłopoty, przeciwnik mnie tu atakował. Bałem się o to, że mój król zostanie zamatowany, więc miałem kłopoty po tej stronie szachownicy. Marzyłem o tym, żeby gdzieś zaatakować go tutaj. Na tym skrzydle. Natomiast w końcówce, i tak często jest, jest taka zamiana. W tym momencie to czarne będą atakowały na tym skrzydle, bo tutaj mają przewagę, zostały im te pionki, natomiast białe chciałyby iść gdzieś tu po hetmana. Dlaczego moja pozycja jest dobra? Bo moje pionki już mają wolną drogę i są przygotowane do tego, żeby szybko maszerować. Ta partia miała jeszcze przebieg taki. Dokończyłem sobie tę końcówkę, już na szybko. Dał szacha. Ja się bardzo ucieszyłem, bo to mi pomaga, tylko mój król idzie do przodu. Ponieważ moje pionki będą szły do przodu, mój król musi iść z nimi, żeby im pomagać. Natomiast wieża albo będzie pomagać pionkom, albo będzie zabezpieczała tutaj drugie skrzydło przed marszem pionków białych. I to jest pozycja, która końcówka, która nie wymaga jakiegoś wielkiego liczenia wariantów, bardziej takiego zrozumienia, o co chodzi. On poszedł tutaj, atakuje pionka, więc co, bronić go? Nie warto, słuchajcie, nie broniłem. I znowu, nie liczyłem wariantów. Po prostu cisnę. To jest plan. Idzie pionek do przodu, on zbija, idzie, on zbija, idzie kolejny. Co jest bardzo ważne, że te pionki są dwa. Gdyby pionek był tylko jeden, to nie byłoby tak fajnie. Pionki są dwa i on nigdy nie będzie mógł
Znaczy będzie mógł oddać, gdyby był tylko jeden pionek, może tak powiem, gdyby był tylko jeden pionek, to on w jakimś momencie, w ostatnim możliwym momencie oddałby wieżę za tego pionka gdzieś tam. I w tym czasie maszerował tymi pionkami, miałbym problem pewnie, żeby je zatrzymać. Natomiast ponieważ pionki są dwa, to wieże białe nie będą mogły oddać wieży za te dwa pionki. Zagrał tu. No i teraz fajnie, że mój król już jest bliżej, bo od razu podchodzi i broni pionki. Białe jeszcze próbują. Popatrzcie, białe mają cztery pionki, czarne mają dwa pionki. Natomiast cztery pionki, tutaj ilość pionków nie ma znaczenia, bo cztery pionki nie pójdą tak szybko jak dwa pionki. Dwa pionki chodzą szybciej niż cztery pionki. I idzie z pomocą króla, idą pionki z pomocą króla. On ucieka, idziemy, on idzie, idą razem pionki. On poszedł jednym, bo jeden chodzi szybciej niż dwa. Ale jeden ma kłopot, ponieważ zostanie zablokowany. Pionek do przodu. Wieża tu próbuje wspierać tego pionka. Zablokowałem, chociaż tu podejrzewam, że jest więcej ruchów, które prowadzą do wygrania. On próbuje iść kolejnym pionkiem, ale cały ten wyścig ja po prostu wygrywam, bo moje pionki szybciej ruszyły. I jeszcze ciekawe było zakończenie, ponieważ tutaj jest szach z odsłony, wróciłem się królem. Był szach, żeby przeciwnik nie mógł tu sobie dorobić hetmana i kiedy król się odsunął, był drugi hetman na szachownicy, to mi się rzadko zdarza, więc fajne zakończenie. Tu przeciwnik się poddał. Natomiast kluczowym momentem tej partii był ten fragment właśnie przejścia z gry środkowej, w której miałem kłopoty, do końcówki, która była dla mnie dobra. Więc jakby ten, to jest bardzo ważne, wiedzieć kiedy przechodzić do końcówki, a kiedy nie. I o tym będą dwa następne przykłady. Dobra, to jest pozycja grana ponad 100 lat temu, klasyczna partia grana między dwoma bardzo silnymi szachistami, białymi Frank Marshall, czarnymi mistrz świata José Raúl Capablanca. Partia pochodzi z bardzo fajnej książki, przy okazji polecam, gra jak arcymistrz Aleksander Kotow. Posunięcie białych, więc wy myślicie, co teraz zrobić, natomiast ja, coś mi się przypomniało, jeszcze mam coś ważnego do powiedzenia, więc wy myślicie, a ja gadam. Słuchajcie, dużo osób pisze o tym, że dochodzą do jakiegoś momentu, jakiegoś poziomu gry w szachy i potem jest kłopot z dalszym postępem. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Że być może jest to właśnie czas, żeby pouczyć się grać końcówek. Troszeczkę dokładniej. Końcówki są nielubiane. Jak ostatnio, kiedyś tam jakiś czas temu wrzuciłem ankietę, jakich filmików na kanale szachowym powinno być więcej, końcówki były na ostatnim miejscu. A one są bardzo ważne. Uczcie się grać końcówek, jeżeli masz kłopot ze zrobieniem postępu w szachach. Jak się uczyć? Na przykład dwie książki są do przerobienia dla każdego, zadanie domowe. Dwie książki o końcówkach takiego autora jak Panchenko do przerobienia. Takiego powolnego, spokojnego przeczytania. Dlaczego? Nie tylko po to, żeby lepiej grać końcówki, ale też po to, żeby lepiej rozumieć grę środkową. Rozumienie, umiejętność dobrze grania końcówek pomaga nam w grze środkowej. I to jest właśnie dlatego, że jest ten etap przejścia, że gra środkowa bardzo często łączy się z końcówką. Więc, dobra, daję jeszcze 3 sekundy pauzy, żebyście mogli sobie zatrzymać filmik, pomyśleć, co teraz zagralibyście białymi. Słuchajcie, istniała tutaj możliwość zbicia pionka na B7 i na to na pewno należało spojrzeć i należało to ocenić, ponieważ to przechodzi nam. Istnieje możliwość przejścia do końcówki, że wymienią się hetmany i zbijemy tam wtedy gońcem. I należy ocenić, bo w tym momencie jesteśmy w grze środkowej. Mamy możliwość przejścia do końcówki. I pytanie zasadnicze, czy powinniśmy to robić? Odpowiedź? Nie. Słuchajcie, w tej pozycji białe nie powinny przychodzić do tej końcówki, ponieważ ona jest zła. Bicie, bicie. Zdobyliśmy pionka, ale tylko tymczasowo. Ta wieża nas stąd wygania. Goniec gdzieś tam sobie ucieka. Obojętne gdzie. I ta wieża zdobywa tego pionka. I słuchajcie, w tej książce Kotow, autor, nawet nie wspomina o tym wariancie. Nie bierze go zupełnie pod uwagę i bicie na B7 nie było zagrane w tej partii. W partii było inaczej. Po prostu na ludzkie oko tutaj widać, że ta końcówka dla białych jest bardzo nieprzyjemna, jest niedobra, ponieważ czarne już mają wolnego pionka, którego zaraz będą mogły troszeczkę do przodu pocisnąć, ponieważ broni go tutaj goniec. Ten pionek już jest bardzo blisko pola C3, a tam jest bardzo niebezpieczny. I ta wieża jest aktywna po drugiej linii. Tu już napadamy na tego pionka. Jest po prostu nieprzyjemnie. Więc grający białymi marszał tak nie zrobił. Arcymistrz Kotow nawet o tym nie wspomina. Człowiek o tym nie myśli. Ja to dla ciekawości sprawdziłem przez silnik. I wiecie, co ten dziad mówi? Że równa, że jest remis.
Natomiast inną rzeczą jest to, co mówi silnik, a inną rzeczą jest to, co myślą ludzie. I ja tutaj bardziej wierzę ludziom niż silnikowi. Ostatnio mieliśmy w partię w meczu o Mistrzostwo Świata Carlsen z Nepo, tak powiem, Nepo Miaszczi, komputery mówiły, że jest remis. No i co z tego? Carlsen wygrał. Jest geniuszem, ok, ale ta po prostu ta końcówka była bardzo nieprzyjemna dla Nepo. Dlatego Carlsen ją wygrał. I tu jest podobnie. Komputer mówi ci równa, ale jest nieprzyjemnie. Dla białych. Pokażę wam, jak było w partii. I pokażę wam, co pisze Kotow. Bo w partii Marshall też źle zagrał. Ponieważ w książce jest napisane, że białe po prostu stały w miejscu, nic nie zrobiły i partię przegrały. Natomiast planem, który powinny robić białe, to powinny nie przechodzić do końcówki tym posunięciem, tylko powinny zostać w grze środkowej i starać się zrobić coś na skrzydle królewskim, bo tutaj mają przewagę 4 pionki na 3 pionki, więc Kotow polecał ruch E4. Trochę dziwny, bo blokujemy sobie te figury, ale to jest tymczasowe, ponieważ za chwileczkę powinniśmy odsunąć hetmana i starać się ruszać tymi pionkami do przodu i pionek na E5 pójdzie, więc ten goniec się otworzy. Gdzieś tam w międzyczasie na pewno powinniśmy wieżami myśleć o linii D, bo czarne też na pewno będą starały się to robić. Czyli walka wież o linię D. Przy gdzieś tam naszym pomysłem, planem jest pchanie pionków na skrzydle królewskim. I może jakąś akcję uda się zorganizować na króla. Ogólnie ta pozycja jest wyrównana. Jest wyrównana w tym momencie. Jest wyrównana według silnika komputerowego, jeżeli przejdziemy do końcówki. Ale lepiej na ludzkie oko byłoby zostać tutaj w grze środkowej. Na szybko, pokażę wam, jak partia, jaki miała przebieg. Białe zagrały wieżą tutaj. Dziwny ruch troszeczkę, dla mnie dziwny ruch. Na pewno nie gram lepiej tutaj niż białe, więc nie będę się jakoś wymądrzał. Natomiast logicznie dla mnie wyglądałoby wieża ta na linię D, a ta na linię C. Ale tu pewnie jakieś głębsze są rozumienia szachów. Poszła wieża tu, poszedł hetman tu. I co się dzieje w tej partii, śledząc te posunięcia? Tak jak pisze Kotow. Białe troszeczkę stoją w miejscu, natomiast czarne z każdym posunięciem jakąś akcję tutaj coś powoli, powoli zaczynają na skrzydle hetmańskim działać, tak? Wprowadzają sobie wieżę na tą linię D. Białe tą walczą, wieżą o linię D, ale co ta wieża na C3 robi, to jest zagadka. Bicie, bicie, wieża na linię D, goniec wraca, dziupla, a taka inna uwaga strategiczna. Jak są biało-polowe gońce, to robimy dziuple pionkami po białych polach, a nie taką. Więc G6. On tu, dlaczego? Żeby wokół króla pionki pilnowały białych pól. No bo mamy biało-polowe gońce. Inny temat. Jedziemy dalej. Hetman na C6. Popatrzcie. Ważny moment. Przepraszam. Propozycja przejścia do końcówki. I Capablanca nie przechodzi, idzie hetmanem na E5, nie chciał wpuścić tamtego gońca na C6, żeby mu atakował te pionki, natomiast kiedy białe wróciły tu hetmanem, to już chciał, teraz wymienił hetmany. Bo goniec stoi, tak jakby Capablanca wymienił hetmany, ale na swoich warunkach, nie wpuścił tutaj gońca od razu, bo ma teraz czas, żeby wkroczyć wieżą do obozu przeciwnika i ma czas zagrać posunięcie A5, teraz na przykład na wypadek gońca C6, zdąży zagrać posunięcie B4. Białe tu, czarne tu. No i popatrzcie, białe w tej partii faktycznie nic nie zrobiły, nie? Nic nie osiągnęły, te pionki tutaj dalej stoją, natomiast czarne pionki po prostu maszerują. A tutaj na skrzydle hetmańskim jest ich więcej. Bicie, bicie. Goniec napada na wieżę. Wieża poszła na B1. Goniec wraca. Natomiast no, trzeba na pewno, to jeszcze nie jest jakieś proste. Trzeba mieć taką umiejętność, żeby taką partię doprowadzić, docisnąć, jak to się mówi, do końca. I poszły pionki. Dwóch na jednego. Po B bije C3, idzie B2. No i teraz zaraz będzie hetman, więc wieża musi go zbijać. I czarne, całą tą akcją na skrzydle hetmańskim, jak to się zakończyło? Zdobyczami materialnymi dla czarnych. Jeszcze tutaj jest długa, długa walka, natomiast to, co najtrudniejsze, już za czarnymi. Zdobyły przewagę. I tą partię wygrały. Dalej nie patrzymy, bo tu już taka techniczna realizacja. Długa, długa walka. Jeszcze to jeszcze nie jest proste. Natomiast czarne w końcówce
zdobyły przewagę i ją wygrały. Dobra, idziemy do ostatniego na dzisiaj przykładu. Oto on, pozycja z partii Smysłow-Ryszewski. Na posunięciu białe. Czas dla Was, 3 sekundy pauzy robię i zastanówcie się, co Wy byście tutaj zatrzymać. Można sobie filmik, zastanówcie się, co Wy byście zrobili białymi, co myślicie o tej pozycji i za chwilkę Wam pokażę, jak ta partia dalej przebiegała. Ta pozycja wygląda bardzo, bardzo sympatycznie dla białych, nie? Wszystkie figurki są ustawione tak aktywnie, agresywnie. Wieża atakuje, hetman atakuje, goniec, ten tu w las. Wygląda to super. Jesteśmy na pewno w grze środkowej. Mamy jeszcze sporo figur na szachownicy, czarne figury w ogóle na pozycjach wyjściowych. W takich sytuacjach bardzo często myślimy o tym, żeby tego przeciwnika gdzieś tu zaatakować, na przykład na króla i go zamatować. Ale w tej sytuacji nie widać takich sposobów. I Smysłow zrobił coś ciekawego. On, słuchajcie, zrobił tak. Zbił gońcem na e6. Zazwyczaj jak chcemy atakować, to nie wymieniamy figur. Ale popatrzcie, po biciu on gra hetman h4. Propozycja wymiany hetmanów, propozycja przejścia do końcówki. On po prostu w tym momencie, cofam, będąc tu w grze środkowej, zauważył to, że ma super końcówkę, jeżeli wymieni te figurki. A zostawi przeciwnika z tymi słabymi, nierozwiniętymi. Głównie dlatego, że podbiciem jest pionek na d6 będzie wtedy i po prostu go zdobędzie. Czyli jego pomysłem na wygranie tej partii jest przejście z gry środkowej do końcówki, zdobycie pionka i wygranie. Nie ma tu po prostu jakiegoś cudownego sposobu, żeby zaatakować czarne i zrobić im szachamata. Nie da się. Po prostu żmudna, ciężka praca. Tym bardziej jest to ciekawe, że patrzcie, gdyby czarne zbiły, nie było tak w partii, ale gdyby zbiły, to zepsułyby białym tutaj strukturę pionową, nie? Taki grzybek niefajny. Natomiast po prostu ginie pionek. Ginie ten pionek, jak wieża wejdzie tu, to będzie atak na tego i te pionki giną, bo czarne figurki są beznadziejne, te, które zostały na szachownicy. I partia. Tak, na szybko. Hetman się wrócił, nie chciały czarne iść do końcówki. To jest jedyna figura czarnych, która gra w tym momencie, tak? Która broni tego pionka na d6. Natomiast Smysłow mówi, końcówka, końcówka, pani, idziemy do końcówki. Przechodzi, tak? Skakujemy do końcówki z gry środkowej. Czarne jak najszybciej próbują wprowadzić te figury do gry. Jest atak na gońca. Goniec się odsuwa. Skoczek tutaj. Bijemy pionka. Wieża napadła na gońca. Goniec sobie ucieka. Skoczek idzie na a4. Tak? Gdyby bił tego pionka, to pewnie białe biłyby tego pionka. I po prostu mają białe przewagę pionka. Nadal aktywne figury. Mają super końcówkę. Skoczek. Wieża łup, skoczek łup, ale się łupią, co? Skoczek wrócił. I jak jest w pionkach? Dwa pionki przewagi u białych. Wieża na e6. Czarne idą, wymieniają figurki. Mimo, że przegrywają o dwa pionki, to wymieniają figurki. Ta pozycja dla czarnych jest już raczej nie do uratowania, natomiast jest taka zasada, taka cecha końcówek wieżowych, czarne o tym wiedzą na pewno, że w końcówkach wieżowych są dosyć duże szanse na remis i pewnie na to liczyły. Dopóki jeszcze skoczek goniec na szachownicy, to pewnie mniejsze praktyczne szanse dla czarnych, żeby zremisować. Natomiast powstała końcówka wieżowa, która jest bardzo zła dla czarnych, mimo że teraz odzyskują tego pionka na a2. Jest tylko jeden pionek przewagi u białych, ale to wystarcza, ponieważ mamy na skrzydle królewskim bardzo dużą przewagę, 4-2. I tutaj powolutku białe po prostu będą tymi pionkami tam do góry podchodzić, a pionka pojedynczego łatwo jest zatrzymać, jeżeli ustawimy za nim wieżę. I to jest taka po prostu wiedza o końcówkach, którą trzeba mieć, żeby w szachy grać na takim bardzo, bardzo wysokim poziomie. No i partia jeszcze miała taki przebieg. Wieża za pionka. Czarne próbują wyjść królem. To też jest problem czarnych, że ten król nie ma się jak wydostać, bo wieża białych jest tutaj fantastyczna, tak? Odcina tego króla, jednocześnie kontrolując tego pionka czarnych. No i plan białych to jest powolutku podchodzimy do góry. O, i tutaj też znowu trzeba coś wiedzieć, tak? Że teraz nie bijemy tego pionka, bo gdyby białe zbiły, to byłby remis, tak? Bicie tego za tego i przeszlibyśmy do wieżówki, w której jest 3 pionki na 2 pionki, a to jest remis. I to też nie wymaga jakiegoś liczenia wariantów,
tylko takiego po prostu nauczenia się tych końcówek. Król teraz poszedł z tej strony, czarny tu, pionek do góry, wieża. Ten pionek dojdzie do A2, ale właśnie kłopot jest taki, że dalej nie pójdzie. Dalej nie pójdzie, bo blokuje go ta wieża. Ważne jest to, że biały król musi być schowany za tymi pionkami, żeby czarna wieża nie mogła dać tu jakiegoś szacha, bo wtedy pionek by się zamienił. A w tym momencie zawsze jak wieża się odsunie czarnych, to biała wieża po prostu tego pionka zbija. No czarne jeszcze walczyły, ale tylko kilka posunięć tak naprawdę. Król na F5, więc w kolejnym ruchu białe chcą zrobić tu kolejny kroczek do przodu. Czarne zdecydowały się już oddać tego pionka za tego pionka, ale remisu nie będzie. Po biciu, biciu, biały król wchodzi już tu. Pojawiają się jakieś groźby, nie tyle groźby matowe, co groźby wymienienia wież, czyli przejścia do końcówki pionowej. A w końcówce pionowej przewaga pionka najczęściej wystarcza do zwycięstwa. W końcówkach wieżowych tak często nie jest. Król F8 poszedł, szach i jeszcze szach. Zaraz tu nastąpi jakaś konsumpcja tych pionków, czarne się poddały. Dobra, tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Myślę, że wystarczy. Te etapy przejścia są dosyć ważne. Tego można się uczyć w szachach, jeżeli chcesz robić postępy, tak? Czyli jeżeli uczysz się debiutów, to myśl o grze środkowej. Jak jesteś w grze środkowej, to myśl o końcówkach, które mogą powstawać. I uczcie się końcówek. Końcówki są ważne. One pomagają, już to mówiłem, ale ja się lubię powtarzać. Nauka gry w końcówkach pomaga nam nie tylko w końcówkach, ale też w grze środkowej. Tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Jeśli tak, to super. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.